Dzień dobry, moi drodzy. Pokonałem w końcu wszystkich w tej komnacie. No i tutaj było w pizdu druidów, tudzież droidów, jedna skrzynka, no i w zasadzie nic poza tym. Tym typowa farma dużej ilości expa na silnych przeciwnikach. Dobra, to wyfarmiszmy sobie expa na tych właśnie silnych przeciwnikach. Możemy, myślę, moi drodzy, iść sobie stąd i zmierzać już tutaj na dół do końca lokacji. O! Kolejna pułapka, dobra. Oczywiście tabulator, żeby widzieć stan zdrowia przeciwników, bo bez tego nie lubię grać. Jakieś pułapeczki tutaj ciągle znajdujemy, jakieś steges. Różne fajne rzeczy. O! Widzę, że tutaj coś jeszcze będzie na dole. Ale skoro rzucacie się na mnie pojedynczo, to nie macie najmniejszej szansy uczynienia mi jakiejkolwiek krzywdy. To nie jest bynajmniej efektywna taktyka. No nie, jednak spodziewałem się tutaj jakiejś większej komnaty, a tutaj mnie rozczarowała gra. Rozczarowałaś mnie. Ale tutaj jeszcze przejście w bok. Tu coś jest? Czy nie ma? Okej, dobra, uciszcz łuku. A ja jestem biszkuszy, kurczę, dobra, zdjęty. Odpal sobie, ustaw się przodem do tego i zobaczymy, czy tutaj coś jest. Ale chyba nic nie ma, bo ja, jakby było, to by się już pokazało. Przyboju umiejętności, szukanie ukrytych wejść. No, come on. Jest tu coś? No. Cokolwiek? Perception check, jak widać, failed, albo tutaj autentycznie nic nie ma, dobra. Jeszcze raz się rozejrzyjmy, ale nie, faktycznie tutaj chyba nic nie ma, dobra. A nie, pułapka wyżej, dobra, to rozbrójmy, żeby przypadkiem jakiś turysta za 500 lat nie władował się w tą pułapkę. Dobra, to rozbrójmy ją przy okazji. Tutaj autentycznie nic nie ma? Jestem rozczarowany, liczyłem na ukryte przejście w tym miejscu. Dobra, ale mam kolejny poziom tych całych lochów. No i wrogowie nie zmądrzeli ani o jotę, bo dalej się rzucają na mnie w pojedynkę. Jest to zapewne bardzo mądre zachowanie. Rzucać się w pojedynkę na kogoś, to przewyższa cię pod każdym względem. I ogólnie zdaje się, że tutaj jest ich jakby mniej. Nie wiem czemu tak, ale takie wrażenie odnoszę, że jest tutaj tej hołoty jakby mniej. Dobra, włącz na powrót szukanie ukrytych rzeczy. Jeszcze raz włącz szukanie ukrytych miejsc, rzeczy i tak dalej. Inne ukrytych śmieci. Wygląda na jakiś korytarz idealnie nadający się do zaimplementowania. Dużej liczby fajnych, ukrytych rzeczy, ale jak widać nie. Jak widać nie, moi drodzy.
Ej, teraz tych dwóch ników żeby skosić. Znowu kanie ukrytych fantów. Karwafy obrony. Tu ewidentnie powinno coś być. No i jest. Nie myliłem się. No i nawet całkiem zacna liczba przeciwników. I kolejny level, moi drodzy. Szybko. Szybko nam to idzie. A to by sobie podciągnął do setki. A resztę dwa punkty. Myślę w to, no i tutaj punkcik, no i punkcik, nie wiem, to. Bo 100 to taka ładna, równa wartość, może być wymagana do znalezienia niektórych rzeczy, kupa celności, kupa szukania celu, kolejna pułapeczka rozbrojona idealnie. Karwafel znowu obrody, tutaj jeszcze jakaś pułapka. A tutaj z boku nic nie ma, widać nic. No to natrafiliśmy już na samym początku na ukrytą komnatę. Bardzo się tym cieszę, nabiliśmy troszkę expa na tym. Znowu w kanie ukrytym wejść. Jeszcze raz. Znowu szukanie różnych fajnych rzeczy. No i co, to jest do osobnego pomieszczenia? Tak, zrobimy save on, bo ostatnio zostałem w dupę w takim pomieszczeniu osobnym. Na ta kryształ, a jaki to kryształ tutaj się znajduje? Nie wiem, na razie wypadł mi zwój ochrony przed ogniem. Jak na razie widzę tutaj paru zwykłych trepów, którzy nie potrafią pokazać mi nic przesadnie wielkiego. Owszem, golemy tutaj są, no i co z tego? A, wiem, tutaj jest kryształ questowy do zadania. A, czyli nawet dość ważna lokacja. Zatem rozumiem, czemu jest dobrze broniona. Nie zdążył pan golem i paru. Wychodźmy teraz z tego golema. Wyleczmy się i myślę, że moi drodzy, zbierzemy sobie już
jego ducha z tego golema. Albo jeszcze chwilkę poczekamy na to. A w tym razie jest kolejne miejsce, w którym znowu możemy nabić sobie troszkę doświadczenia. A to niespodzianka. Golem, który nie był w stanie zrobić totalnie nic. Dobra, druidzi pokonani, golemy pokonane, wszyscy pokonani. Dobra, to ja idę sobie do kryształu i zbieram sobie to, co do mnie przynależy. Dobra, odpalmy sobie szukanie pułapek i ukrytych przejść. O, i jak na zawołanie ukryta ściana, moi drodzy. I pułapka! Idealnie nam się udało. Nie dość, że lokacja pomocna, to jeszcze ukryte drzwi i inne fajne rzeczy w niej się znajdują. Kolejne fejsce doświadczenia dla mnie i skrzyneczka. Nie wiem, zbroja płytowa dźwigania, no powiedzmy. Powiedzmy, że może się nam przyda. Znowu szukanie pułapek i ukrytych miejsc. Ale to już chyba wszystko, co tutaj możemy, na co tutaj możemy natrafić. Idealnie, moi drodzy, idealnie. Perfekcyjnie nam się to udało. Bo tutaj w tym zadaniu z kryształami dróg musimy znaleźć jeszcze tylko jeden kryształ, moi drodzy. Tylko jeden. Jeszcze zaledwie jeden kryształ. Jesteśmy w domku, jeżeli chodzi o kryształy dróg. Dostajemy jeszcze perka za zadanie. Ten perk nam daje, nie wiem co, chyba jakieś dodatkowe odporności, czy coś, ten deseń. O, od razu ukryta ściana, znowu jak na zawołanie. Palmy ją sobie. Golem ma trudności z podejściem do nas. Idealnie, znowu sobie odpalamy szukanie pułapek i ukrytych wejść. No i kolejne ukryte miejsce, moi drodzy. A zadajemy im wręcz makabrycznie dużo obrażenia, moi drodzy. Znowu szukanie pułapek i ukrytych wejść. Wredna pułapka. Ktoś próbuje podejść tutaj. Dostaje obrażenia na ryj. Ktoś próbuje podejść do tych łuczników, którzy go wczyni mówią. I łuk weź. Ciekawy jestem, ile on obrażeń zadaje. 9 i 9. Za mało.
Zdecydowanie, moi drodzy, za mało. Żebym się przerzucił na ten, typu. Jak to mówią, not enough. Czyżby kolejna bonusowa lokacja, moi drodzy, nas czekała? Okej, podejdźmy. Strzały od tych kolesi, strzały wezi, bardzo jest tego tu ciefę. No i zrobimy sobie save, bo ukryte lokacje bywają trudne. Jak mówiłem, to może być problematyczne, ponieważ tutaj hardy damage dealerzy był na samym starcie, na tak zwany dzień dobry. Na szczęście ja go byłem w stanie zdjąć szybciej niż on był w stanie mnie zdjąć. No i myślę, że na tym tutaj cały widz polega. Wyleczmy się możliwie do pełna, bo nie wiadomo ile jeszcze tego badziewia tutaj się ukrywa gdziekolwiek. Poza kamarka zachomikowani angielscy droidzi, tudzież druidzi. Więc lepiej się wyleczyć do pełna, żeby potem nie było jakiejś wtopy, że wyskoczy asasyński druid za kwoka i mnie zabije. Ja, wyskoczy mi asasyński druid za kwoka. Ja to jak po pierwsze poprawna polszczyzna, po drugie poczucie humoru. Żadnego ukrytego przejścia. Prawda, gro? Ani. A wciśnijmy wszystko. A, tu się coś otworzyło, dobra. Tu. F. Masa golemów! Wolę najpierw elektrycznego załatwić, bo potrafi walnąć piękny demy. Nieźle! Będziemy mogli wyfarmić sobie masę dodatkowego doświadczenia na golemach. Moi drodzy. To mi się podoba, jak to mówią, graj bucy. Okej, jeden elektryczny czy dwa? Ten jeden co byfę to obrywa olbrzymie obrażenie na razie ode mnie. Wydaje się nie być w stanie zrobić cokolwiek. Najpierw droida może załatwmy. Droid jest jednak mimo wszystko hardym damage dealerem. Jeszcze jeden druid, to ile was tu było łącznie? Rezerwy zachomikowane w beczkach? Co? Żeście tu mieli w tym schowku? Nie wiem, co oni tu mieli? Za rezerwy dziwnie zachomikowane w beczkach, czy co? A, tutaj jest rezerwa wołdaków. Come on, podejdźcie do mnie. Dzień dobry. Dzień dobry. O, tym razem trzech się spulowało. Ugh!
Idealnie mogłem się podleczyć, dostał jeszcze jeden. Dobrze, ukryci przeciwnicy to zawsze coś, czym nie pogardzą i nie są przesadnie overpower. I jak widać, nie są overpowered, no i w to mi graj. No i jeszcze Skwink jako nagroda. Jedź ręcznie szukania celu, a tutaj... Oto, no i musimy się przestawić na... No mogę to wypieprzyć, bo to jest w sumie zbroja płytowa dźwigania, więc... Jednak im to potrzebne, dobra. To jest ciężkie, nie nieprzydatne. To płytówka. Nasza postać jest typowo lekkozbrojna. Po prostu zbroje płytowe zbyt mocno ograniczają prędkość postaci. W stanie się na to zgodzić. Okej. Postarajmy się was tutaj poeliminować. W miarę możliwie sprawnie. O, udało mi się nawet ich wszystkich zabić. A to niespodzianka, to ci heca. No i co jakiś czas natrafiamy jeszcze na jakieś ukryte pomieszczenia, inne tego typu ciekawe rzeczy. Bardzo mi się to podoba. Jak to mówią, w to mi graj. Aczkolwiek przydał mi się jakiś handlarz, do tamtego nie chcę się wracać za bardzo. Tego będę brał ze sobą tylko i wyłącznie najpotrzebniejsze fanty. Palmy sobie szukali ukrytych rzeczy i widzę, że tutaj gra zachomikowała przede mną kolejne. Te dwie skrzynki przeciwnika. Który walcząc z mieczem jest nawet całkiem potężny. Całkiem. Tak. Dobra, co tu mamy? Bełty wejść. I troszkę złota. No i zejście, moi drodzy, jeszcze niżej. Do kolejnej lokacji. Okej, moi drodzy, to myślę, że w tym miejscu zrobię sobie save wola i zakończę odcinek. Do zobaczenia, cześć.